Piłkarze UCL Klubu Sportowego pokonali Lidzie KS Katowice 1-0. Odnieśli trzecie zwycięstwo w tym sezonie przed własną publicznością. Z nami Jan Sobociński. Jakie to było spotkanie? Na pewno spotkanie, w którym było dużo walki, bo musieliśmy walczyć o górne piłki, tak jak i te na ziemi, więc to był tak typowy mecz, można powiedzieć, pierwszej ligowej, dużo walki. I wygrywamy po karnym, ale najważniejsze są 3 punkty. Dzisiaj może brakło stylu nam, który prezentowaliśmy, ale tak jak mówię, najważniejsze dzisiaj były 3 punkty dla nas po tych ostatnich nieudanych spotkaniach. No właśnie, zwłaszcza w pierwszej połowie wystawiliście cierpliwość kibiców na dużą próbę. Trochę tego chaosu w grze to wynik tych zmian, które trener dokonał względem poprzedniego meczu. Potrzebowaliście czasu, żeby się odnaleźć w tym ustawieniu? Nie, myślę, że nie, po prostu tak przebiegał mecz, a nie inaczej. Tak jak mówię, to był mecz walki, gdzie my popełnialiśmy błędy i Katowice, ale to my wygrywamy i cieszymy się z 3 punktów. W 19 minucie wszystkim chyba na stadionie serca mocniej zabiły przy sytuacji z wideo weryfikacją. O czym wy wtedy myśleliście, kiedy sędzia podbiegł do monitora i analizował to, co się wydarzyło kilkadziesiąt sekund wcześniej? Myślę, że mogliśmy tylko myśleć pozytywnie, że tego karnego nie będzie, udało się i tak jak mówiłem wcześniej, wspominałem, że to karny był dla nas i my po karnym wygrywamy spotkanie. No właśnie, dla ciebie i dla Oskara można powiedzieć taki trochę powrót do przeszłości na środku obrony, duet z rocznika 99. Z Oskarem rozegraliście kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset spotkań w drużynach młodzieżowych. Chyba problemów z komunikacją nie było. Fajna sprawa, bo tak jak wspomniałeś, od małego graliśmy razem na środku obrony, czy to Oskar grał na szóstce tak zwanej, ale też cieszę zero z tyłu, bo tego nam ostatnio brakowało i tak jak mówię, fajnie było zagrać w takim duecie. Bohaterem był też inny przedstawiciel bloku defensywnego, również z młodej generacji, Mateusz Bąkowicz, który do skutecznej gry w defensywie dołożył też wywalczenie rzutu karnego. No, dokładnie. Dzięki niemu tak naprawdę ten karny był dla nas i po nim wygraliśmy spotkanie. Dla ciebie ten mecz to był powrót na ligowe boiska po prawie 2 miesiącach przerwy. Jak się czułeś? Dobrze, fizycznie do siebie doszedłem, bo miałem czasu trochę, żeby dojść. Może nie tak optymalnie jak wcześniej, bo samym treningiem tego nie można wypracować, ale czułem się dobrze fizycznie, dobrze przepracowaliśmy mikrocykl i byliśmy przygotowani do spotkania. Za tydzień w niedzielę przyjeżdża GKS. O atmosferę na trybunach możemy być spokojni. No i pokazaliście, że piłkarsko chyba też możemy się spodziewać dobrego widowiska. Myślę, że tak. Wiadomo, że kibice UKS-u i GKS-u tych się przyjaźnią, więc na pewno atmosfera na trybunach będzie fajna na boisku. Mam nadzieję, że pokażemy charakter i to, co potrafimy grać i znowu 3 punkty zostaną w Łodzi. A właśnie pierwszy raz od dawna znowu w szatni UKS-u. Było głośno, było gwarno, było radośnie, brakowało tego, a to chyba takie paliwo, które napędza do treningu na kolejne dni. Wiadomo, że tak, bo zawsze to zwycięstwo dodaje kopa na przyszły tydzień do pracy. Ale wiemy, że przed nami jeszcze cięższe spotkanie z GKS-em Tychy i teraz już tylko i wyłącznie skupiamy się na kolejnym meczu. Ten mecz z GKS-em Tychy to będzie początek rundy rewanżowej. Można powiedzieć, że ta zabawa zaczyna się od początku, mecze z poszczególnymi rywalami. Ta runda rewanżowa będzie lepsza dla UKS-u? Wszyscy mamy taką nadzieję, tak jak mówię, mam nadzieję, że pokażemy, że potrafimy grać w piłkę już od tego meczu i ten koniec roku będzie dla nas dobry. Trzymamy za słowo. Gościem UKS TV był Jan Sobociński, obrońca UCL Klubu Sportowego.